I think first half we were not good. Myślę, że w pierwszej połowie nie byliśmy zbyt dobrzy. Certainly in the beginning of the first half I think Pugon was much better. They was dangerous. Our keeper saved us a few times. W pierwszej części pierwszej połowy nie byliśmy dobrzy. Pogoń była lepsza, pogoń była niebezpieczna i kilka razy udało nam się uratować przed strzeleniem gola. Then later on in the first half I think it equalized a little bit but without a lot of danger from our side. We didn't play it out very well. So yeah, let's say that the second part of the first half was in balance. W drugiej części pierwszej połowy sytuacja trochę się wyrównała, ale my również nie tworzyliśmy zbyt wielu niebezpiecznych sytuacji, więc można powiedzieć, że druga część pierwszej połowy była bardziej wyrównana. With a few changes in the second half, we came much better out of the dressing room. We took full control of the game. We dominated the first part of the second half. We played on their half. The only difference was with the home game that we didn't score. We had some opportunities. Last ball was not good, or the chances we got, we didn't put them in the goal. So that was not enough. We didn't score out of the chances we got. There were two lucky balls against the post, but that was two balls that were blocked off. So that was not straight balls from our goal attempts. That was a little bit lucky, unlucky for the home team, but at the same time lucky because it didn't went in. It went against the post. So, but I think on behalf of the second half, we didn't deserve to lose the game. That was clear. We gave them the first goal. And okay, then when we took the second, it was finished. We didn't have the time anymore to come back. W drugiej połowie po wyjściu z szatni można powiedzieć, że dominowaliśmy w grze z tym, że w tej pierwszej części drugiej połowy no nie udało nam się strzelić bramki. Były dwie piłki, które były z jednej strony pechowe, ale z drugiej strony szczęśliwe dla drużyny gospodarzy, bo po prostu nie strzeliliśmy z nich bramki. Nie potrafiliśmy wykończyć naszych akcji, nie potrafiliśmy wykorzystać tych szans, które stwarzaliśmy. Pierwszą bramkę, można powiedzieć, oddaliśmy, to jest oczywiste. Potem padła druga bramka i nie mieliśmy czasu, aby odbudować te straty. I think it's a moment also to congratulate again for the win over 180 minutes. Myślę, że to jest moment, aby pogratulować naszym przeciwnikom zwycięstwa w dwóch meczu. This was most likely end before the game started to get through this round. To było oczywiste, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o przejście do następnej rundy jeszcze przed rozpoczęciem meczu. So our possibility to do miracle we couldn't manage and also we lost these two games by our own mistakes in the first half, Belgium away, not something else. I oczywiste było, że nie będziemy w stanie dokonać cudu i wyrównać tej straty z pierwszego meczu. Oczywiste jest, że przegraliśmy ten dwumecz poprzez nasze własne błędy w pierwszym meczu wyjazdowym, nie przez cokolwiek innego. And this hurts even more when I see us play today. I to boli jeszcze bardziej, kiedy widzę, jak graliśmy dzisiaj. Pogon on the pitch today looks like Pogon. We are mature. We play the ball forward. We work in defense hard. We are very disciplined in defense when we must be this. Pogoń dzisiaj na boisku wyglądała jak pogoń. Graliśmy piłkę do przodu, byliśmy bardzo ostrzy, bardzo zdyscyplinowani w obronie. Graliśmy, poświęcaliśmy się w obronie wtedy, kiedy sytuacja tego wymagała. So I'm 100% satisfied. I'm 100% proud over every player that enters the pitch today. Więc jestem w 100% dumny i w 100% zadowolony z gry każdego piłkarza, który dzisiaj wszedł na murawę. We did everything to win this game and in the end we win it. Zrobiliśmy wszystko, aby wygrać ten mecz i ostatecznie go wygraliśmy. And this was our goal. Taki był nasz cel. Now our goal is to get into Europe next year again and be more ready. And get revenge. Naszym celem teraz jest wejście do europejskich pucharów w przyszłym sezonie i bycie lepiej przygotowanym i rewanż w przyszłym sezonie. For this to happen, we need to be ready on Sunday,
And I'm sure that every player that will be ready on Sunday. Ale aby tak się stało, musimy być gotowi już w niedzielę. Jestem pewien, że wszyscy piłkarze będą gotowi na niedzielę. To go on and do a great performance against Woods. Aby zagrać, świetnie zagrać w meczu w Łodzi.